związku z tym przechodzimy do punktu 8. Oświadczenia, komunikaty oraz sprawy bieżące. Zanim poddam Państwu głos, chciałem w kilku sprawach poinformować. Po pierwsze, w okresie, w którym międzysesyjnym mieliśmy jedną sytuację, w której korzystaliśmy z upoważnienia Rady do wydawania opinii. Wydaliśmy opinię w formie uchwały zarządu w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ulicy Jaracza Suskiego w Krakowie. W treści: opiniuje się negatywnie ustalenie warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji. Uzasadnienie: inwestycja zaburzała architektoniczne zagęcia budynków dolnej infrastruktury drogowej i komunalnej. To jest jedna kwestia. Przepraszam bardzo, dwukrotnie w takim razie skorzystać z tego prawa. Druga kwestia dotyczyła również ustalenia warunków zabudowy, tym razem dla inwestycji przy ulicy Ziemurowicza w Krakowie. Treść uchwały: opiniuje się negatywnie ustalenie warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji. Uzasadnienie: inwestycja zaburza ład architektoniczny, udało się, niewydolny układ drogowy. Druga kwestia, którą chciałem poinformować, to po uchwaleniu budżetu miasta już zostało przesądzone, że w budżecie znalazły się pewne zadania z terenu naszej dzielnicy. I tak, pierwsza rzecz to jest Glogera Głogowa, kontynuacja przebudowy. Następnie 1,5 miliona na remont nakładki asfaltowej ulicy Wyżyckiego. Natomiast tutaj nie jest jednoznacznie rozstrzygnięte, czy to będzie po jednej stronie, czy po dwóch stronach. Jeśli miał być po jednej, to myślę, że my w toku realizacji budżetu włączymy się z takim pomysłem, żeby to było robienie dwóch nitek, ale do pewnego miejsca, czyli na przykład do Ruszynkarskiej, zamiast jednej na całej długości, by to trochę irracjonalne, moim zdaniem. Kolejny punkt to jest ulica Stachiewicza, modernizacja ulicy, czyli tu jest nie tylko nakładka, ale zmiana podbudowy i chodników, 1 000 000 zł. I mniejsza rzecz, czyli zainstalowanie takiej wysepki dla pieszych na skrzyżowaniu dzielnicka Zimorowicza. I to są takie najważniejsze zadania, które są bezpośrednie dla naszej dzielnicy. Oczywiście zostały przesądzone. Jest kwota, z której mamy zamiar skorzystać, czyli Smocze Skwery. Jest kwota dla nas jako, o czym wcześniej już mówiłem, czyli nagroda za realizację konkursu, czy może to dobrze powiedziałem, programu Płać Podatki w Krakowie za zajęcie drugiego miejsca bezwzględnie pierwszego w mieście. I 60 tysięcy dodatkowo na priorytetach, które radni miejscy przewidzieli dla dzielnic dodatkowo. To w kwestiach budżetowych. Kolejna sprawa, o której chciałbym poinformować, to pani Teodozy dzisiaj jest chora, więc nie mogła tego zrobić. Sama prosiła, żebym poinformował Państwa, że radni miejscy przegłosowali nowy regulamin LED komitetu lokalnego i on jest prawdopodobnie korzystniejszy dla mieszkańców, gdyż nie będą ponosić kosztów, koszty będą im zwracane i wszystkie komitety będą realizowały swoje zadania przez MPWiK. Oraz temat wiatr. Pojawiła się informacja, że mieszkańcy protestują przeciwko braku wiatru na Łokietka. Interwencja pani Teodozy była taka, że wciągnął na listę miejsc, gdzie będzie instalowana Łokietka. Natomiast mam nadzieję, bo tak nam odpowiedziano w tamtym roku, że ulicę Gajek też ta wiata nie ominie, ale nie mam jeszcze potwierdzenia w tej kwestii, bo tej listy rzekomo jeszcze nie ma, a Łokietka już na niej jest. Tak naprawdę to jak zawsze trochę pokrętnie na piśmie tego nie zobaczę, to powtarzam, że nie jest. I ostatnia informacja, najmniej sympatyczna, być może. Będziemy mieć w Krakowie nowe studium. Ono jest już w fazie takiej opracowania, że mamy teraz konsultacje. W piątek tak naprawdę można powiedzieć już nie pamiętam tego godziny, wydaje mi się, że bardziej bliżej popołudnia niż
południa dostaliśmy informację, że do 31 mamy zaopiniować to studium. W poniedziałek Darek, jako przewodniczący komisji, która się tym zajmuje, był w biurze planowania przestrzennego, żeby odebrać to studium, bo w mailu było wyraźnie napisane, że mamy u nich odebrać, a dostał informację, że ten projekt cały został przekazany do skrzynki naszej dzielnicy i w ten sposób ani nie był w skrzynce, ani nie był w biurze, był gdzieś w drodze i nie można było go odebrać tak, żebyśmy mogli się pochylić nad tematem dzisiaj. Czyli będziemy musieli prawdopodobnie zwołać sesję nadzwyczajną po zapoznaniu się i zebraniu uwag. Chyba, że takich nie będzie, ale szczerze nie może. Więc temat, dokładny termin raczej, zostanie Państwu jeszcze przekazany tej sesji, na pewno nie przerwam, że na pewno jeszcze będzie w styczniu. Będzie dotyczyła tylko i wyłącznie tego tematu, czyli studium warunkowe. Czy są jakieś pytania? Albo do tego, co powiedziałem, oczywiście. Proszę. Ja się przygotowałam. Przewodniczący powiedział, że chyba pan przewodniczący wie, że wojewoda uchylił w sprawie drugiego wyjazdu z ulicy Jaracza do Siemaszki, więc po prostu te protesty jakby nie mają racji bytu, czyli ten drugi wyjazd będzie. W związku z tym mam pytanie, bo na którejś sesji było wprowadzone uchwałą, że będą zabezpieczone pieniądze na ten drugi wyjazd z Jaracza do Siemaszki. Czy pan przewodniczący ma jakąś informację na temat tego, co będzie w budżecie miasta z tym drugim wyjazdem? Ja bym prosił, wiem, że już wypadałeś mnie uważnie, że ja mówiąc o ulicy takiej części, którego gra właśnie mówiłem o tym, co udało się wprowadzić z naszej propozycji punktów do wprowadzenia do budżetu miasta i są te rzeczy, no niestety tego punktu na niej nie ma. Jest jeszcze pula z ekipowskich środków, może z ekipowskich będzie jeszcze ogromnych środków, które są w budżecie jakby tej jednostki, ale to jest pytanie do... Ale to nie jest wyraźnie, te środki, które są w posiadaniu z ekipu, one nie są bezpośrednio wpisane już zadaniowo, tylko oni decydują i mają tylko pulę. Więc tutaj do momentu rozpoczęcia prac nie wiadomo, na co będą przeznaczone. Czy teraz ktoś inny chciałby zabrać głos w punkcie oświadczenia komunikatu w sprawie bieżącej? Proszę. Na koniec. Nie, to czyni się dobrze. Dyżur, tak. Chciałem poinformować Państwa o komisjach. 4 lutego 2013, godzina 16:45, to jest poniedziałek, Komisja Edukacji. 17, proszę, jeśli coś pomyliłem, proszę nie poprawić. O 17 sport, 17:10 informacja. 17:30 infrastruktura, 18 planowanie przestrzenne. To jest dzień poprzedzający sesję 5 lutego. A przepraszam, taką roboczą uwagę mam dla Was, ponieważ sesję nadzwyczajną prawdopodobnie zrobimy niedużo przed końcem miesiąca. Więc być może wygodniej Wam będzie skrzypnieć komisję w tym dniu, żeby... Informacja, jeśli uległa zmianie faktycznie, to pani Halinka poinformuje Państwa telewizji. Na razie zostaje ten termin, a o innym ewentualnie... Dobra. 4 lutego. Dobrze, czy są jakieś inne pytania o uwagi? Nie widzę, żeby ktoś jeszcze chciał się powiedzieć w tym punkcie. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu zamknięcia obrad. Dziękuję Państwu za przybycie. Planujemy sesję o 18:30. Natomiast kolejna sesja. Na razie po 5 lutego, ale proszę się spodziewać na pewno kolejnego terminu wcześniejszego. Zostaniecie tu Państwo powiadomieni telefonicznie oraz będzie na stronie internetowej.